Oj, blisko. Co ty nie powiesz? Oj, powiem. Mantis? Mówcie się, matrola! To tutaj mi się nie udaje. My chcemy ci pomóc! Drax! Jest dobrze. Jak mi się nie uda, to wam już tak. Ciii. Bądź ze mną. Hej! Ludzie! Obczajcie! Totalnie jeszcze żyję! Co? Prawie nas wszystkich zabiłeś! Koniec z wysadzaniem rzeczy, Rocket! Pożałujesz, że to powiedziałaś! Star gościu! Jesteś ze Spartoi? Czemu nie wiedziałam? Może nie zawsze. Albo zapomniałam. Co? Te spluwy znów coś zrobiły, Quill? Uratował Draxa po tym, jak nas prawie zabiłeś. Jak broń mogła to zrobić? Pokaż mu, Star gościu! Jestem Groot. Nie uciekłem nigdzie sam. Byłem aktywny. Aż nadto. I prawie przez to zginęliśmy. Tak, się to robi. Fajniej jest, jak wysadzam rzeczy. Niezbyt. Przy następnej zażartej walce będziecie błagać, żebym coś wysadził. Błagać! Przy następnej zażartej walce będę o tym pamiętał. Znowu ta dziwna mgła. Ciesz się, że nie jesteś tak blisko ziemi. Och, kłaczuszek nie umiera tu nigdy od gazu. Od upadku, zmiażdżenia, Chitauri, chwila, wody... zaraz. Powiedziałaś Chitauri? O, rzeczywiście. Śmiesznie brzmiące słowo. To niemożliwe! Nie sądziłem, że zobaczymy znów tych flarków! Ja miałem taką nadzieję! Podpisuję się pod tym! Nie mogłaś tak uprzedzić, że w jaskini ukrywają się Chitauri? Nie zawsze tak jest! W niektórych liniach spotykamy tylko urocze oczka na nóżkach. Wiesz, o czym mówię, Star-Gościu? Tak, znam je, owszem, ale nie rozumiem, czemu są tutaj oni! Możesz ich spytać! O rany, czy to jest najgorsza z linii czasu? Szkoda było amunicji! Ej, z tyłu! No lepsze niż terapia! Tyle jest możliwości! Wiecznym ruchu! Naszym szczęściem to po drugiej stronie będą czekać na nas oprychy Hellbender! Zemsta Hellbender to dosłownie ostatnie, czego nam teraz trzeba! Ha! I proszę! Muszę ci przypominać, że to przez ciebie tak na nas poluje? Czy oni nie wiedzą, że urazy trzeba zapominać? Ej! Przynajmniej nie mają tu ze sobą tych galaretek! Wyobrażacie sobie? Jak ja ich nie znosiłem! Mówiłeś coś? Musiałeś zapeszyć, nie? Zauważyliście, że pojawiło się akurat to, o czym wspomniałem? Może mamy cię jeszcze pochwalić! Ha! Ha! Też czujecie krwawnik? A nie, to będzie jutro! Nie ma sensu strzelać w tę grze! Zostaw tę salę! Unikać ostrych krawędzi! No teraz, Peter! Jeden padł, jeszcze tylko armia! O, szlak! Dzięki, Peter! Wolverine prosiła o pomoc! Potrzeba przestrzeni, Groot! Prawie tęskniłem za ich zabijaniem! Za bardzo się nie przywiązuj! Może być w ogóle gorzej? Jasne! Mogły tu być te skościółkowane dziwadła z nowych! O, to byłoby gorsze! To bez jaj! Mantis twierdzi, że jest stuletna obietnica! Mam nadzieję, że kościół nie chce, by ktoś go znalazł! Trzeba mu wbić trochę rozumu do łba! Ograniczenia! Wracam do gry! Oto tu jestem! I lecz spokojnie za flarkany do basie! Jeszcze może nas tu zaskoczyć! A to bym jednak nie wiedzieć! Dziwo! Zgadzam się z Reikerem! Gotów! Rozwaliłem zbaczonego gliniarza! Albo on, albo ja! A ja nie chciałam! Ale go ścięło! Mgła strachu stojącego Mantis, wszystko dobrze? O, cześć, Gamora! Wyglądasz pogodniej. Chwila. To już chyba było, nie? Tak, było. Ale to tamto ciągle cię męczy, prawda? Co takiego? Jest dobrze. Skupmy się na Draxie. Będzie zły, że nie mógł walczyć z tymi wszystkimi tymi. Nie wydaje mi się, żeby to wszystko była prawda. Taka prawdziwa prawda. Atakowali całkiem prawdziwie. Może rzeczywiście. Jest tutaj coś, co wpływa na moje wizje. One chyba nigdy nie były zbyt jasne. Yep. Jak głęboka jest to cała jaskinia! Uwaga! Znów te kamienne potwory! Może po prostu źle się przywitaliśmy. To kamienny lód. Chyba nie próbują zakopać topora wojennego, Quill. O, może ja pomogę. Mówię chyba więcej. Potrzeba przestrzeni, Groot! Nienawidzi! Tu jest ich Eren! A daleko jeszcze? Pamiętajmy, że trzeba jeszcze stąd jakoś wyjść! Idziemy! Teraz! Wszyscy! Mogę działać! Znajdźcie mi cel! Skoro nie słuchali przedtem, nie zaczną nagle teraz! Niżej jest mniej stęchłe powietrze! Potem zwieziesz meble! Nie uważaj! Sam nie jesteś na szybko! Hej! Pewnie nam nie pomożecie w wyleczeniu kumpla! Aha! Takiej małej, zieleńszej wersji was! Co teraz, Peter? Odpalaj, Rocket! Nic osobistego! Śmierć przyszła i już! Myślę, że maniery za dużo tu nie zmienią! A może mówią innym dialektem? Wyrzeć coś nowego! Czy przejdźło się wszystko chce nas zabić? Tu jest ich teren! Może i są silni, ale też wolni! Tylko żeby Drax cię nie usłyszał! Gamoro, przetnij to! Potem zmieniesz mebel! Ledwo wierzę, że coś tu w ogóle żyje! Ej! Ale czynsz jest niski! Mantis! My na pewno chcemy być właśnie tu? Już trochę późno, by pytać! Poszło tak dobrze, jak oczekiwałem. Byłam pewna, że... O, a może go jeszcze nie znam. Chyba znam słowo zabić, czy tam stęknięcie. Mgła nie wydaje się przeszkadzać tym wielkoludom, czymkolwiek są. Może po prostu wiedzą, żeby się w nią nie pakować. Nie jak niektórzy. Jestem. Wiem, czemu to robimy. I myślę, że zaraz się o tym zapytać. O, czy to ta, której Kłaczuszek robi coś bohaterskiego? Sama nie wiem, chyba razem to jak to, ale ty powinnaś być skłonna do dawania drugich szans, Gamoro. A ty gdzie się wybierasz? Albo mam coś w stylu czuja. To nie ma sensu. Ale co? Czemu ci, co nas atakują, nie walczą ze sobą nawzajem? Jeśli wyleczymy Draxa, powinniśmy wymyślić jakąś bajeczkę o walce z jedynym w swoim rodzaju potworem. O, nie będziesz musiał nic wymyślać. Uznam może, że znów przestawiły ci się linie czasu. Ja! To mogłoby się przydać Gamorze. Skoro świeci tu słońce, to znaczy, że na powierzchni są dziury prowadzące aż tutaj? Może tak! Te wszystkie łajzy, co nas atakują, wpadły tu i utknęły. Jestem Groot. Wszystko tu jest dziwne. Rośliny, mgła, towarzystwo. Jestem Groot. Pewnie dziwna mgła wpływa na rośliny. O nie, ja też to czuję. Coś innego. Potężnego. Ej, ekipa! Wiem, kłaczuszku. I to jedyna droga naprzód. Co się dzieje? Widzi, co jest przed nami, a ja, co za nami. O nie, nie, no nie flarka! Nie jest jakoś bardzo mokro. Tak średnio. Nie wlezę w zaflarczony mąsu! Może dałoby się jakoś odsączyć tę wodę roślinami. Jesteśmy zespołem. Rozpracujemy to. Naprawdę? Coś takiego ma nie pozwolić nam uratować Draxa? Jasne! Wy go ratujcie, a ja se utonę. To w ogóle tu rośnie. Nie wiem, ale te wielkie liście mogą się przydać. Jak tama. Jaka dama? Nie to. Ha! To zwykła roślina, nie taka jak ty. I nie mamy dużego wyboru. Co byście beze mnie zrobili? O tak, bo czy ktokolwiek poza tobą ma broń? Ale wielka fasola. A co ty, Rocket, sądzisz? Wiesz, mógł być gorszy. Tłumaczenie. Rocket nie lubi się moczyć. Rozumiemy. Straszna ciemna jaskinia. Pewnie spotkamy tam różne niemiłe rzeczy. Tak. Ale nic równie potężnego jak niechęć kłaczuszka do wody. Nie lekceważ nigdy cudzego głębokiego lęku, Lordozordzie. Zwłaszcza jeśli nie znasz jego przyczyn. Gamoro, wejdźmy tam. Przyjrzyjmy się sprawie. Sprawa jest taka, Rocket musi się wziąć w garść. Aha, już to widzę. W obronie kłaczuszka toną już w o wiele mniejszej ilości wody. Właśnie! Zaraz, co? Nie sądzisz, że to absurd? Ma problem z wodą. Czego po mnie oczekujesz? Jesteś rzekomo jego przywódcą. Znasz ty w ogóle Rocketa? Lękajcie się Star-Lorda. Mówiłeś coś? Nie. W dziesiątkę! Czego dziesiątkę? Hej, Biedrono! Ile dokładnie razy widziałaś naszą straszliwą śmierć? O, tak smutno liczyć. Zawsze przerywam przy 50. Świetnie, to 10 na sztukę. Oj nie, 50 tysiącach, płaczuszki. Błagam cię, jest już wystarczająco zarozumiały. Szkoda, że nie masz takich wypasionych splów, Rocket. Spokój się, bo ci je zawinę w nocy. Jestem Groot. A skąd ten pośpiech? Jestem Groot. Co? Mówiłem, żebyś poszedł na statek. Nawet to orzeźwiające. Jak szybki prysznic. Co ty na to, Rocket? Nigdy wcześniej go nie brałem i teraz też nie planujesz. Hej, Groot, pomożesz mi się tam dostać? Jestem Groot. Już idzie. Powiedz mu, jak wysoko. Mantis, są jakieś rzeczywistości, w których zostawiamy tu Rocketa? Tak hipotetycznie. O tak. A takie, w których nie zabijam ich za to wszystkich? Tak hipotetycznie. Och, kłaczuszku. Czasem giniesz, próbując stąd zwiać. Hej, jak skoczę, to mnie złapiesz, nie? Przekonamy się. Nie uspokoiło mnie to jakoś. Tylko nie skrzań skoku. Nieśmieszne! Czemu go nie zostawić i już? Skupić się na Draxie. Kiedy zostanie tu i poczeka. Rzuć się na to nie zgodzi. Dobry strzał, Peter! O, dzięki! Dlatego mówią mi Star-Lord. Mogę spróbować wysadzić, jak coś. Nie! Pamiętasz, jak ostatnio coś wysadziłeś? Dobra, okej. Wymyślcie coś innego. Jasne, są dość duże, żeby zablokować wodę, ale rosną w złym kierunku. Jesteś jedyną rośliną, która tak szybko rośnie. Do połowy. No weź, jest jakoś 50% suchrze. Poproszę 0%. Dobra, robi się. Przepuść Rocketa! Jestem Mojżesz. Powinniśmy wiedzieć, kto to? Gościa od rozdzielania wód. O, mackami, tak? Co? Nie! W każdym razie dzięki, Quill. Serio. Byłam pewna, że miał macki. Spokojnie, zielonerwusie. Coś wymyślą. I co powiesz, Groot? Jak już mamy całą ekipę razem? Jestem Groot. No jasne, suchy Rocket to zadowolony. To zadowolony ty? O tak, powinniście zobaczyć mroczną wersję Kłaczuszka. A może nie powinniście? Nie, zdecydowanie nie powinniście. Coś ci przypomina ten ciasny korytarz, Mantis? Wydaje mi się, że to tu jest mokro. To będzie? Myślałam, że mokry kawałek już był. O, będzie gorzej. O wiele gorzej. Chłopaki! Wszyscy cali? Gdybym cokolwiek widział, to byłyby to gwiazdki. Tak, nie jest dobrze. Co do tych wszystkich przyszłości, gdzie giniemy... Jestem Groot. On zawsze umiał to robić? Jestem Groot. Mówi, że nie lubi się popisywać. Dzięki, brachu. Jestem Groot. Nie, nie muszę im mówić. O, właśnie. Ta rzecz. Musisz nam to powiedzieć po ciemku. To bardzo ważne. Wcale nie. Zamknij się. Jestem Groot. Co ja powiedziałem? Jesteś wśród swoich, Rocket. To nic takiego, okej? Po prostu laboratorium, w którym byłem, robiło na mnie testy w rurkach z wodą. Było słabo. Bardzo słabo. Eksperymenty z deprywacją sensoryczną na półświecie. Słyszałam o tym. Deprywacja sensoryczna była jak urlop w porównaniu z innymi rzeczami. I dlatego nie lubisz być mokry. Flark. Nie miałem pojęcia. Nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Po prostu wolę być suchy. Jak długo będziemy tak łazić i obijać sobie piszczele o kamienie? Pomyśl, że to metafora. Jesteś w prawdziwej ciemności, będącej obrazem umysłu zielonerwusa. Jestem Groot. Możemy wrócić po ścieżce Groota i spróbować znaleźć wyjście. Jestem Groot. Groot mówi, żeby się go trzymać. Przynajmniej coś będzie widać. Na pewno w tę stronę, Peter? Na pewno nie w tę. Ale lepiej jest mu nie mówić. Sam się musi dowiedzieć. Ale ja słyszę! Doskonale! O, panie Grucie, ale świecisz. Ojej, chodzą tu po mnie ciarki. Pamiętaj umowę, Quill. Znajdziesz coś błyszczącego, to się dzielimy. Jak ktoś wejdzie w wodę, niech da znać. O, to już niedługo, Kłaczuszku. Bardzo, bardzo niedługo. Dobra, czy ktoś poza mną ma mocno dość panny tajemniczej? Jestem. Ładna? Dajże spokój. Tu jest przynajmniej mniej ciemno i mniej mokro. Dla mnie git. Mantis. Powinniśmy na coś szczególnie uważać? Próbuję sobie przypomnieć. Tu się chyba robi dość mętnie. Teraz się robi mętnie? Znów ta paskudna mgła. Zawsze tu jest. Zawsze. O ile nie znika. Co to ma niby zna... Nie, tak, ale to nie te flarkacze, a te koszmarne gałoki ze strefy. Jak nic, słyszę piekielników. To źle słyszysz. Mówię wam, że to gało. Jest mętnie. Dla mnie nie jest. Gamora jak nic ma rację. Wiemy już, że oprychy Hellbender tu za nami dotarły. No i proszę, piekielnicy. Wiem, co słyszałem. Śpij smacznie! Tym razem to chociaż nie! Ej, patrzcie! Mgła się rozwiewa! I jest teraz wejście! Dziwne, jakby to miejsce miało własny rozum. Nie rozum. Moc. Ktoś poza mną ma déjà vu? W tej mgle wszystko wygląda tak samo. Ale nie brzmi tak samo. To te żelkowate coś jest seknarki. Wyjaśniałoby obecność kuzynka Kiko. Nie, to korpus nowa. Słyszę głosy. Jak możesz nie odróżniać potworów od rozumnych istot? Nie o to chodzi. Ewidentnie słyszymy co innego. Ja słyszę tylko hałas. Gamora ma rację. Słyszę głosy tak jak wtedy, kiedy założyłem ten hełm w bazie nowy. Oboje macie świr. No nie flarka! Słyszałem, że... Nieważne, kto ma rację. Nie możemy ufać tylko. Czy wykluczyliśmy halucynację? My chyba niczego nie wykluczyliśmy. Coś ci się rozjaśnia, Mandy? Widzę tylko mgłę. Słyszę dźwięki. Czuję walkę. Ta, to dobre podsumowanie. Przynajmniej jest teraz jakieś wyjście. No dobra, teraz to te gałki oczne ze strefy zastrzeżonej. Jak nic! Nie będę się spierać. Coś ewidentnie się nami bawi. Jestem Groot. Chitauri? No dobra, to już bez sensu. Gorszy jesteś od niej. Jestem Groot. Przerośnięte jaszczurki wydają takie kliknięcia. Masz mech w uszach. Coś jest nie tak. Jest coś, co powinniśmy zrobić. Albo... Popieram Groota. Chitauri. Nie zapomnę ich, póki żyję. co to prowadzi? Nie ma końca. Albo jest okręgiem. Mgła wzywa, my odpowiadamy. Ona to robi. Nie ona. My. No nie no, to nie może być prawda. No walka wydawała się całkiem prawdziwa. To mgła, to tylko dźwięki. I tylko przypadek, że wszystko brzmi jak żujasne fluriaki, które nas próbowały ostatnio zabić. Ciii, ale co? Stargościu ma rację. Ciii. Ale z czym? Ciii. Tam jest jakieś wyjście. Czyli nic tam nie było? To chyba zależy. Ta paskudna mgła ma z tym coś wspólnego. Ma moc przywoływania każdego wroga, którego akurat nazwiesz. Czyli od początku wystarczyło być cicho? Tak, bo to w ogóle możliwe. Widziałam tyle wersji nas walczących z różnymi istotami, ale ich źródło jeszcze o nas nie zapomniało, strażnicy. Ta, dobra. Miejmy może od teraz oczy otwarte, a usta zamknięte. Mglista istota na razie się cofnęła. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Da, bez urazy, Biedrono, ale nic, co mówisz, nie ma już żadnego znaczenia. A więc mgła jest teraz istotą? Tak! Mniej więcej. O. Nie frustruj się, kłaczuszku. Wciąż żyjemy. To wielka rzadkość. W sumie to popieram Rocketa. Straszne jaskinie i tajemnicze cele spoko, ale potwory z mgły to jednak jakoś za wiele. O, przykro mi to słyszeć. Na szczęście już nie ma odwrotu. Zawsze jest odwrót. Odwroty to nasza specjalność, koleżanko. Nie, ma rację. Z tego pomieszczenia z mgłą nie było wyjścia. Idziemy dalej albo giniemy. Juhu! Tylko, że jeśli zdołamy pomóc Zielonerwusowi, mamy jakieś szanse. Kosmiczne energie zmienią układ i ujawni się nowa seria możliwości. Brzmi mało zrozumiałe. Zdecydowanie. Jest taki świat, gdzie wszystkich rozpaćkało. Super! Daj nam kawałek kładki, okej? Okay? Niech no zgadnę. Dalej tylko tu? Jeśli chcecie ocalić Draxa i całą galaktykę. Ogólny pomysł. O, słyszycie to? Nie, co to? Pędząca woda. Dużo wody. O, a ryzyko, że utoniesz, rośnie coraz bardziej. Dobra. Ostatni raz! To nie ostatni! Nie szkodzi! Tej części nie pamiętam. Okej, dobra, coś powiem. Doceniam, coście tam dla mnie zrobili z tą wodą, no... ale leść głębiej za panienką pasikonik to idiotyzm! Rocket... Nie! Monstra mgły, świnie jakieś, mokre wodospady! Technicznie rzecz biorąc, wodospady... Nie, Quill! Ona nie wie, gdzie jesteśmy. Ona nie wie, dokąd idziemy. Ona nawet nie wie, czego tu szukamy! Mantis, jest ciepło czy zimno? Coś pomiędzy. Dobrze, już dobrze! Tu wariactwo. Tu też pewnie wariatka. Ale nie chodzi o nią, lecz o nas. A jestem z nas taki dumny. Jeszcze nigdy tyle z siebie nie daliśmy. Ach. To tutaj, gdzie ich tak zagrzewasz. Pomyślcie, kim byliśmy na początku. No, ty spłukanym piratem, co nawet drzewu nie zwiał. Dokładnie, a ty drobnym łowcą nagród. Spłukanym jak ja i zepsutym egoistą, który bezmyślnie goni grosz, bar, robotę, napad. Sporo z tego wciąż lubię. I ja też, ale nie to nas tutaj sprowadziło, tak? Bo w tę drakę wdałeś się dla Draxa. Nie Draxa niszczyciela, nie dzikiego bandziora, ale dla Draxa przyjaciela. A Gamora? Pędziłaś po galaktyce, by odławiać i krzywdzić. I mścić się. Tak okrutnie, że dzisiaj ciężko to sobie wyobrazić. A to dość przyjemne, co? Poświęcać się dla kogoś bliskiego? No i Groot. Jestem Groot. Mówi, że nie musisz już. Nie, ja muszę. Bo od ciebie powinniśmy się uczyć. Nigdy nie narzekasz. Albo tak, a ja nie łapię. Ale jestem dość pewien, że ty raczej nie. Zawsze stajesz za nami. O to w tym właśnie chodzi. O nas. O rozwój drużyny. O pójście za wariatką do groty śmierci, żeby pomóc naszemu. Bo jesteśmy drużyną. Nie! Rodziną! Flarkanymi strażnikami galaktyki! Juhu! Kawał mowy, Quill. Czemu nikt mnie nie powstrzymał? Byłeś na takim gazie! To serio było jedno z lepszych twoich przemówień! Zadziałało? Chyba powinno! To czemu ciągle z nimi walczymy? Lali! Nimi! Źródło w połowie zniszczone! Płaczuszek musi dokończyć robotę! O, plasz! Widać nie wszedłem dość głęboko! Znajdź mi inne wejście, Quill! Wystarczy chyba jeszcze jeden wybuch! Nie! Quill, nie woda! Ja nie mogę! Jeszcze nie mogę! Rocket! Nie! Strzelamy! Nie, to się musi skończyć! Groot! Chłopie! Mantis? O nie! 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 Jedyny sposób, żeby go ocalić, to zniszczenie źródła tych drugich baz! Co? Posąg! Musimy rozwalić posąg! Nie możemy. Teraz dalej! I tak w nieskończoność? Weź sobie wolne i zadzwoń jutro! Serio, Rocket! Musisz ją wysadzić od środka! Nie! Wolę zginąć strzelając niż torą! A może by tak nie ginąć? Dopuszczamy tę opcję! Przepraszam, okej, ale nie mogę! Jestem głodny! Peter! Pomóż! O nie! Gamora! Łaczyszku, proszę! Co? To nie moja wina! Coraz mniej czasu! Dobra, Rocket, słuchaj! Wiem, że... Zamknij się, Quill! Wiem, co muszę zrobić, więc po prostu... Poważnie? Zaprę się i to zrobię! Uważaj, Łaczyszku! Dasz radę, Rocket! Niech się uda, niech się uda, niech się uda! No, Rocket, dasz radę! Da radę, prawda, Mantis? Mantis! No już! Tak! Rocket! Szlak, 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 szlak! Mantis, czemu nie zadziałało? Musisz to dokończyć! Gdzie jest Rocket? Dokończ to, Star-Gościu! Proszę! Inaczej wszystko będzie na marne! Jestem Groot! Rocket? Obczajcie! Ciągle żyję. Nie wierzę, że zrobiłeś to dla nas. Wiesz, kumpel w potrzebie. Nie jeden. Rocket, chłopie. Tak. Możemy iść ocalić Draxa? Ciepło. Bardzo, bardzo ciepło. Chyba mamy wskoczyć w tę dziurę. Średnio rozumiem, czego szukamy, ale jest tam na dole. Dobra, dokończmy to, bo nie moczyłem futra na próżno. Trzeba szybko! Czuję, jak kłamstwa matrony nabierają kupetów w umyśle zielonego pulsa! Słyszysz, Will? Moja mała nabiera siły! Byłam całkiem pewna, że znajdziemy to gdzieś na dole. To wiesz już, czego szukamy? Smutnego i smętnego stworzenia. Skaleczenia lękliwie liżącego. O ile tu jest? Na bank nakarmi nami tu coś paskudnego. Jestem tego pewien. Mamy spodziewać się walki? Raczej tak. Niezbyt radzicie sobie z tą całą deeskalacją emocji. No co ty, nawet z tym naszym negocjatorem doskonałym? W bardzo małym, pobocznym świecie Star-Gościu jest tak czarujący, jak mu się wydaje. Nieważne, co tam jest. Jeśli odzyskamy naszego ponurego katatianina, wchodzę w to. I wy też powinniście. Nie róbmy jaj. Jesteśmy strażnikami galaktyki do flarka. To niby ja tak mówię? Słyszałam to przemówienie tyle razy. A potem Gamora mówi coś w stylu... Będziemy potrzebować Draxa? Aha, a potem Kłaczuszek mówi... Nie, ja się w to nie bawię. A potem Kłaczuszek zwykle mówi... Jak coś mnie zje, to się srogo wścieknę, Quill. To brzmi jak moje słowa. Spokojnie, nikt nikogo nie zjada. Jestem Groot. To akurat prawda. Z bagien nigdy nie wyszło jeszcze nic dobrego. A na planecie nic nie było bagien? Jestem Groot. Mówi, że bagno Grooty były najgorsze. Jesteśmy! Dom leczącego światła. Źródło lekarstwa. Pochodzenie mocy Reikera. To... kokon? Mówiłem, że nakarmi nami wielkiego robala. A może to ona jest robalem, a to jej jakiś zewnętrzny gruczoł trawienny czy coś? Wiesz, że to dziwne, prawda? O, będzie dziwniej.